Czy tylko ubrania w stylu sportowym mogą dać nam komfort podczas zwiedzania? Niekoniecznie. Zobacz, jak ubrać się miejsko i wygodnie, żeby nie wyglądać jak typowa turystka. Na pewno nieraz udało Ci się gdzieś dotrzeć w internecie do obrazka albo obrazków bądź tekstów, które niestety pokazują, że bardzo często Polacy nie wyglądają zbyt stylowo podczas urlopu. Co jest naszym największym grzechem? Przede wszystkim zbyt sportowe ubranie albo z drugiej strony strój jak na imprezę, czyli krótkie mini, szpileczki, pełny makijaż, loki, koki i nadmiar biżuterii, czyli co właściwie możemy zrobić, żeby nie przegiąć ani w jedną stronę, ani w drugą stronę? Jak możemy wyglądać miejsko? Jak możemy czuć się wygodnie? Jak możemy nie wyglądać jak typowa turystka? Przede wszystkim musimy się zastanowić, na jaką wycieczkę, na jaki wyjazd jedziemy. Dzisiaj najbardziej będę mówiła o tym, kiedy spędzamy po prostu czas w mieście. Czyli trochę chcemy się wtopić wizerunkowo wyglądem wśród mieszkańców tegoż miasta. I teraz tak, kiedy Ci się to przyda? Przyda Ci się przede wszystkim wtedy, kiedy jedziesz na urlop, podczas którego planujesz jakieś zwiedzanie, jakieś miejskie wycieczki, albo właśnie wyjeżdżasz na taki typowy po prostu urlop, tak zwany city break, czyli kilka dni w jakimś dużym mieście. I mogą być to oczywiście też jakieś dłuższe urlopy, które nie są związane z... dłuższe wyjazdy, które nie są związane z Twoim urlopem, czyli na przykład wtedy, kiedy jedziesz gdzieś w sprawach służbowych, a niekoniecznie tylko tam pracujesz, ale też będziesz zwiedzała. I teraz, bardzo często to właśnie to przegięcie, o którym wspomniałam, to to, że ubieramy się, czyli wybieramy strój, który jest trochę za bardzo sportowy. To znaczy mamy buty sportowe, mamy spodnie rybaczki, takie jeszcze po prostu do połowy łydki z kieszeniami, czyli takie w stylu cargo, do tego t-shirt, który jeszcze ma tutaj napis jakiś sportowy typu, nie wiem, Adidas, do tego plecak, który jest wykonany z taki tekstylny plecak, który raczej przyda się na wycieczkę w góry, a nie na wycieczkę po mieście. A gdy chcesz się wtopić w tłum, to niekoniecznie jest to strój, który powinien być Twoim pierwszym wyborem. Niestety, bardzo często zdarza się tak, zauważyłam to szczególnie, gdy przeglądam szafy moich klientek, i klientów oczywiście też, że gdy mówimy o strojach takich wakacyjnych, wycieczkowych, na zwiedzanie miasta, to często właśnie te stroje takie troszeczkę zbyt sportowe się pojawiają. I teraz z czego możemy zrezygnować, jakie możemy zrobić takie zamianki, żeby było wygodnie, ale żeby było to w stylu miejskim, a nie w stylu wycieczki w, nie wiem, Jurę Krakowsko-Częstochowską albo jakieś bieganie po prostu po górach, czy w jakichś łąkach może, albo nie wiem, nad jeziorami spacery. W każdym razie wtedy, kiedy nie chcemy faktycznie uprawiać jakiegoś sportu, czy jakichś takich pieszych wycieczek, wędrówek po górach, tylko faktycznie będziemy zwiedzać. I obojętnie, czy będziemy zwiedzać Kraków, Warszawę, Nowy Jork, Londyn, obojętnie, chcemy właśnie troszeczkę wtopić się w tłum, czyli nie odstawać tak bardzo wizerunkiem od mieszkańców. I tak jak mieszkańcy zazwyczaj nie chodzą w strojach wycieczek górskich, tak i mieszkańcy zazwyczaj nie chodzą też wystrojeni, a właściwie kobiety bardziej. To znaczy, że wybierając właśnie pełną wersję makijażu, wyfryzowanie takie ogromne, mocne takie akcentowanie swojej kobiecości poprzez takie stroje trochę imprezowe, czyli takie troszeczkę kuse, może się zdarzyć, że nie będzie to ani wygodne, ani komfortowe, ani właśnie nie będzie dawało tego poczucia takiego wtopienia się w tłum. Ponieważ zazwyczaj ludzie, prowadząc taki normalny tryb życia, nie stroją się tak bardzo. Czyli nie przeginamy w tą stronę sportową i nie przeginamy w tą stronę taką strojną. I teraz tutaj wrzucę Wam jedno zdjęcie, które znalazłam w internecie. Uważam, bardzo, bardzo zabawne, jest takim zdjęciem, które często niestety daje obraz polskiej pary na urlopie. Także tutaj trochę z przymrużeniem oka, ale mam nadzieję, że pojawi się uśmiech na Twojej twarzy.
I teraz tak, te sportowe ciuchy, te strojenie się jak na bal, nie, 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 nie. Ale tak naprawdę, czy musimy rezygnować z jednego i z drugiego? Nie. Jeżeli lubisz tą taką strojność, czyli lubisz wyglądać bardzo kobieco, oczywiście możesz zwiedzać na obcasach, jeżeli pozwalają Ci na to no, warunki Twojego ciała. Oczywiście zawsze bardziej wygodne będą koturny, a nie obcasy. Dlaczego koturny? Bardzo często, gdy zwiedzamy miasta, znajduje się tam część starego miasta i na tym starym mieście bardzo często zdarza się, że no, mamy po prostu kostkę brukową i chodzenie na obcasach po kostce brukowej nie jest bardzo wygodne. Szpileczki zostaw sobie na romantyczną kolację na wieczór, natomiast podczas spacerów, podczas zwiedzania wybierz raczej koturny, jeżeli już oczywiście lubisz poruszać się na obcasach i czujesz się wtedy bardziej kobieco i tego potrzebujesz dla swojego komfortu psychicznego, żebyś później nie musiała po prostu na paluszkach przemykać tak sobie między po prostu tymi kostkami brukowymi, żeby nie połamać obcasów, no i przede wszystkim nie skręcić sobie kostki. Oczywiście ta druga strona, czyli te sportowe buty jak najbardziej mogą być, ale pamiętaj o tym, żeby to były sportowe buty, ale miejskie. Czyli nie sportowe buty, które wybierasz na siłownię czy do biegania, ale takie sportowe buty, które będą bardziej w stylu miejskim. Pokażę oczywiście tutaj, jaka jest różnica pomiędzy jednymi a drugimi, także raczej wybieraj właśnie te miejskie. Oczywiście możesz zwiedzać też w mokasynach, możesz zwiedzać w balerinach, możesz zwiedzać w klapkach. Pamiętaj jednak, żeby to nie były gumowe japonki, tylko raczej, żeby to były bardziej takie eleganckie, wygodne klapki. No, mogą być z jakiegoś tworzywa, mogą być skórzane, skóralicowa, zamszowa. Tutaj już kwestia jest tego, w czym po prostu jest Ci wygodnie. Ale czego bym unikała, żeby właśnie nie wyglądać jak taka wystrojona lala do tych szpileczek i żeby z drugiej strony nie wyglądać, jakbyś właśnie wybiegła z sali fitness, nie wybierać tych no, strojów, tak, nie strojów, tylko butów, typowo do uprawiania sportu, a nie w stylu sportowym, bo to jest zupełnie co innego. I teraz, jeżeli właśnie już mamy buty załatwione, to możemy przejść przez cały strój. Czy trzeba mieć no, typowo wycieczkowe na sobie stroje? Ja bym mówiła nie wszelkim rybaczkom z kieszeniami w stylu cargo, zwykłym takim t-shirtom, które będą wyglądały właśnie jak reklama sportowej firmy. Unikałabym takich koszulek, które zakładasz do uprawiania sportu, tak? Także żeby ta wycieczka miejska nie była, znowu powtórzę, żebyś nie wyglądała jak podczas wycieczki w góry. Raczej coś miękkiego, delikatnego, ale w stylu bardziej takim casualowym, może troszeczkę w stylu francuskim. Pokażę kilka tutaj propozycji. Będą to stroje, które no, przede wszystkim, w zależności od tego oczywiście, gdzie jedziesz, bo nie wszędzie możesz wejść w krótkich spodenkach i w koszulce na ramionczkach. Gdy planujesz zwiedzać jakieś miejsce kultu religijnego, no, może okazać się, że w sukience bez rękawów, w sukience na ramionczkach czy w bluzce na ramionczkach po prostu Cię tam nie wpuszczą. Także bezpieczniej będzie wybierać rzeczy, które mają rękawy, które mają długą nogawkę albo są dosyć długą sukienką czy spódnicą. Znaczy mini, nie są mini, tak? Mogą być to klasyczne jakieś gdzieś zakrywające właśnie uda, czy nawet troszeczkę dłuższe. Wybieraj materiały, które oddychają, szczególnie jeżeli oczywiście zwiedzasz to w okresie, no powiedzmy od wiosny do jesieni, kiedy w danym mieście będzie gorąco. No chyba, że gdzieś lecisz w tropiki latem, przepraszam, zimą, no to wtedy też oczywiście sprawdzaj temperaturę. Wybieraj oddychające materiały, czyli takie, które są naturalne albo pochodzenia naturalnego. Więcej na temat materiałów pochodzenia naturalnego, naturalnych znajdziesz w bezpłatnym e-booku, który możesz pobrać z mojej strony. Wrzucę link pod tym wideo, także tam możesz pobrać sobie e-book o tkaninach i będziesz mogła dowiedzieć się, które będą najbardziej polecane przeze mnie właśnie do tego, żeby skóra oddychała, żeby no, po prostu nie zaparzyć się w czymś, co będzie no, zbyt syntetyczne, zbyt nieoddychające i niepochłaniające
wydzieliny potu, które po prostu nasze ciało produkuje. Także pamiętaj o tym, żeby materiały były oddychające, a żeby styl był dosyć swobodny. Czyli taki, który da Ci wygodę, ale niekoniecznie będzie sportowy. Mam nadzieję, że pokazywane przeze mnie propozycje pozwolą Ci zorientować się, co mam na myśli. Oczywiście można zwiedzać też w sukience, to jest bardzo wygodny sposób. Przestrzegam zawsze przed długością mini, czasem trzeba gdzieś usiąść po prostu w niewygodnym miejscu, gdzieś na murku, czasem gdzieś, może będziesz miała ochotę na piknik w parku i siadanie w mini gdzieś tam na jakimś małym kocyku może być po prostu niewygodne. Także zastanów się, co będziesz robiła danego dnia i jak najbardziej ta sukienka też jest świetnym pomysłem. Znowu pamiętamy o tkaninach, które oddychają, czyli albo dzianinach, czyli z włókien pochodzenia naturalnego, albo sztucznych, ale właśnie takich, które są stworzone z natury, a nie syntetycznych. I teraz bardzo ważnym elementem, o którym wiele osób zapomina, jest nakrycie głowy. Gdy zwiedzamy w sezonie słonecznym, czyli wtedy, kiedy możemy być narażone po prostu na to, żeby dostać udaru słonecznego, bardzo ważne jest zasłanianie głowy. Bardzo często zdarza się tak, że męczą nas wycieczki, boli nas głowa po wycieczkach, tylko dlatego, że po prostu ekspozycja na słońce była zbyt duża wtedy, kiedy słońce jest po prostu w zenicie. Dlatego też warto zasłonić sobie głowę i tutaj znowu będę polecała niekoniecznie czapeczka z daszkiem, chyba że akurat będzie Tobie pasowała do stylu, ale może spróbuj właśnie jakiś kapelusz słomkowy. Także trzeba to dobrać oczywiście do całości, bo nikt nie powiedział, że nie można mieć pięknej, białej, lnianej koszuli i czapeczki z daszkiem, ale pamiętaj, żeby nigdy nie przeginać, to znaczy, żeby nie było tego całego stroju takiego sportowego, czyli i czapka z daszkiem, i koszulka sportowa, i buty w stylu po prostu wycieczki górskiej, nie w buty tylko spodnie, i buty sportowe to nie, raczej staramy się tylko jeden z elementów taki sportowy wrzucić. Także pod rozwagę rozkładam nie tylko czapeczki z daszkiem, ale właśnie też kapelusze słomkowe. Ty jesteśmy już przy kapeluszach, to oczywiście warto też omówić coś, z czym nie rozstajemy się na wycieczkach, czyli jakiegoś rodzaju torby, plecaki, torebki. I ja wiem, że bardzo często panie lubią nosić wielkie torby, bo tam oczywiście muszą zabrać dużo rzeczy. I jak najbardziej dzielimy się na te, które lubią ze sobą duże rzeczy i takie, które do torebki takiej wycieczkowej to wrzucają tylko pieniądze, jakiś telefon, chusteczki i tyle, bo resztę po prostu mogą sobie kupić. Także w zależności od tego, czy lubisz bardzo dużo rzeczy, czy bardzo mało rzeczy, dla tych osób, które wolą mniej rzeczy, to polecam coś, co będzie na przykład listonoszką, albo teraz bardzo modną nerką, którą możemy nosić tak przez nasze ciało, czyli wszystko, co jest tak zwane z angielskiego nazwane crossbody, obojętnie czy to będzie torebka, czy nerka, którą będziemy tak nosić. Jest to na pewno bezpieczne ze względów takich, żeby nikt nas nie okradł. Mamy cały czas gdzieś tutaj przy swoim ciele, nosimy te najważniejsze rzeczy, czyli nasze dokumenty, pieniądze, telefon, wszystko jest przy nas. Natomiast jeżeli lubimy większe torby, to ja bym raczej decydowała się na plecak. I teraz znowu, plecak nie taki sportowy, czyli taki, w który wrzucasz w rzeczy, gdy zwiedzasz Tatry, czy jakiekolwiek inne góry, ale taki plecak, który jest takim miejskim plecakiem, czyli takim, który jest bardziej wykonany może ze skóry albo z materiału, który jest skóropodobny, taki, który będzie wyglądał miejsko. Miejsko, nie wycieczkowo, tak? Nie tak sportowo. Kolejna rzecz to, może zdarzyć się tak, że nie zwiedzamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy potrzebny jest kapelusz słomkowy i jest wielkie słońce, ale też może okazać się, że pada deszcz. Tutaj warto też się zaopatrzyć jakiś taki ładny, stylowy płaszczyk przeciwdeszczowy albo kurtkę przeciwdeszczową. Nie musimy chodzić po prostu w takiej ceracie, którą narzuca się na siebie, takiej folii. Oczywiście wiem, że czasem są sytuacje awaryjne i że taki kubraczek foliowy, można poskładać takie po prostu małe pudełeczko i wtedy wrzucić je gdzieś tam do torebki czy do plecaka. Natomiast jeżeli wiemy, że ta wycieczka będzie taka bardziej deszczowa, że może to nie będzie niespodziewany deszcz, tylko spodziewany deszcz, to warto też właśnie zadbać o to, żeby mieć coś, co chroni nas przeciwdeszczowo. Także podsumowując, najważniejsze jest to, pamiętaj, żeby nie przeginać w żadną ze stron, żeby się za bardzo nie stroić, albo z drugiej strony nie wyglądać zbyt sportowo. Ma być nam wygodnie, także musisz dbać o to, co to oznacza dla Ciebie, że jest wygodnie. Czy to mają być jakiś rodzaj obuwia, jakiś rodzaj materiałów, z których uszyte jest Twoje ubranie.
kapelusz, czapka, nakrycie głowy, czy może właśnie coś przeciwdeszczowego, czy może coś, co będzie lekką kurteczką, bo jesteś zmarzluchem, jedziesz tam, gdzie jest dosyć zimno. Pamiętaj jednak, żeby nie przeginać nigdy właśnie w żadną ze stron. Także mam nadzieję, że mój poradnik dzisiaj się podobał. Pamiętaj, żeby pobrać e-booka o tkaninach i dzianinach oczywiście też, czyli tkaninach, dzianinach, ogólnie mówiąc o włóknach. No i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!